była postacią wyjątkową, która miała bardzo ważne historycznie korzenie. Natomiast była też aktywną działaczką Powstania Wielkopolskiego, które no, było niezwykle istotne dla naszej historii lokalnej. W związku z tym postanowiliśmy uhonorować tę mieszkankę Złotowa, która żyła tutaj po II wojnie światowej i zmarła właśnie w tym budynku, na którego elewację umieściliśmy tablicę. Czyli na ulicy Bolesława Krzywoustego 7, gdzie spędziła ostatnie lata życia. Emilia Chłopowska była działaczką społeczną i charytatywną. Brała udział w Powstaniu Wielkopolskim. Organizowała powstańcze oddziały w Wyżysku, werbowała żołnierzy, a także pracowała na polu walki jako sanitariuszka. Została odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła w 1974 roku i jest pochowana na cmentarzu w Gleśnie.